Moja mama ma bzika na punkcie kotów. Całe życie poświęciła pomaganiu zwierzętom i ludziom. W tej chwili nasze koty będą pomagać ludziom w terapii. Ja w przyszłości chciałbym zostać weterynarzem i pomagać zwierzętom, tak jak moja mama. Mieliśmy syna niepełnosprawnego z porażeniem mózgowym. Był porażony w stopniu znacznym. No i wiemy, co to znaczy. Taka osoba chora, ile to trzeba opieki. Zginął nam syn, który miał pozostać na gospodarstwie. A ja już mam wiek 72 lata. Siły braknie. I jestem zmuszony to sprzedać, bo nie mam następcy. Dom pana kota i jego człowieka to szeroko zakrojona wizja. Mam nadzieję, że uda się zrealizować ją w pełni. I tutaj, na wsi, w tych zabudowaniach gospodarskich, umieścić kawałek raju dla cierpiących ludzi i dla zwierząt. W dawnym chlewie powstaje w tej chwili kociarnia, miejsce, w którym nasze koty pomiędzy sesjami terapeutycznymi będą prowadziły swoje życie intymne i odpoczywały. Zdrabczyńska ma wiedzę 10 ludzi. Ja z tej wiedzy skrzętnie tutaj korzystam i szkoda by było, żeby ona tak egoistycznie tą wiedzę tylko trzymała dla siebie. Także jak najbardziej należy otworzyć taki ośrodek, żeby Zgrabczyńska tutaj wszystkich edukowała. Kocham koty. Uwielbiam... głaskać koty i uwielbiam spać z kotem i uwielbiam wychodzić na spacery z kotami, no i karmić koty. Robert, którego za chwilę poznacie. Człowiek z deficytem intelektualnym, który zanim przyszedł na zajęcia z felinoterapii, zanim poznał grupkę kotów, był, co potwierdzają jego opiekunowie z ośrodka, osobą całkowicie zamkniętą, nie mówiącą, nie kontaktującą się słowem, tak? Werbalnie właściwie nie istniał. Lubię bardzo koty, są przyjazne, bardzo, bardzo, bardzo lubię ten je. Łaskać. I kocham koty. Myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych idei, jaka się pojawiła w ostatnim czasie w naszym kraju, że to nie tylko miejsce terapii dla ludzi z dysfunkcjami, ale to też miejsce dla terapii ludzi zestresowanych, zagonionych, nie wytrzymujących tempa dzisiejszego życia. Bardzo lubię koty, bardzo. Lubię koty łaskania, lubię kotami mówić. Znam Ewę bardzo długo, jest człowiekiem niezwykle otwartym na ludzi, uczuciowym, przede wszystkim bardzo szczerym.
z niesamowitymi pokładami energii i pasją życia. Dla Zgrabczyńskiej jedno życie to za mało, powinna się sklonować moim zdaniem. Mnóstwo pomysłów, mnóstwo idei, wielkie serce. Nie ma drugiej takiej wariatki w tym kraju, która rzuca się cały czas z motyką na słońce i cały czas ten kawałek słońca wyrywa. W związku z tym dlatego Zgrabczyńska, dlatego że Zgrabczyńska jest wielką i wybitną specjalistką i zna się na kotach. Nie tylko my to w kraju wiemy, ale cały świat o tym wie. Dlatego Zgrabczyńska, że Zgrabczyńska podarowała światu coś, czego jeszcze nikt nie podarował z naszego kraju. Poljuna, czyli dżungla. Jak wyglądałby Eden, gdyby Ewa nie zerwała jabłka? Jestem pewna, że byłby pełen mruczących kotów i szczęśliwych ludzi. Tak może wyglądać dom pana kota i jego człowieka. Będę bardzo wdzięczna za wsparcie projektu i z góry wam dziękuję.